Wykład profesora Stefana Niesiołowskiego o pierwszej Solidarności i stanie wojennym wygłoszony podczas uroczystej sesji z okazji Dni Śmigla. Urodziłem się jeszcze w czasie II wojny światowej, to nie jest powód do dumy żaden, nie ma się czym chwalić, ale no, przez to te wydarzenia, o których będę mówił, w znacznym stopniu także przeżywałem i w związku z tym mój punkt widzenia to nie jest tylko spojrzenie historyka, chociaż jest na ten temat ogromna literatura, którą w jakimś tam stopniu także opanowałem, przeczytałem. Nikt nie przewidział. Solidarność jest w ogóle fenomenem w polskiej historii, w historii Europy i trudno zaplanowałem na mniej więcej 15 minut to wystąpienie i trudno ją dokładnie omówić. To kilka tylko takich uwag. Chciałem swój punkt widzenia przedstawić i uzasadnić. Odnieść się też do niektórych sformułowań, ale zresztą ładnych i mądrych, które tutaj przede mną zostały powiedziane. Solidarność była nieoczekiwanym zupełnie zjawiskiem. Ja pamiętam, ja byłem w tej opozycji, która była przedtem jeszcze, tak zwana z lat 70., a nawet jeszcze wcześniej, bo pierwsze moje wystąpienie to było w obronie, aż wstyd mówić, już tyle lat to minęło, w obronie biskupów, orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich na studiach. Ryzykowałem wyrzucenie ze studiów, jakoś mi się udało, nic mi się nie stało. Na wiecu takim zwołanym poszedłem, jako jedyny z kolegą jeszcze tam broniliśmy tego orędzia, a tak liczę, że to było w 65 roku, czyli 50 lat właściwie, od 50 lat można powiedzieć, walczy o wolność. I nikt się nie spodziewał. W PRL-u nikt się nie spodziewał, pamiętam te rozmowy, nikt nie przewidział, że w ogóle ten ustrój upadnie. I ta opozycja przed Solidarnością, maleńkie grupki, które malowałem napisy na murach, kolportowałem ulotki, wydawałem gazetki, za to dostałem 7 lat więzienia, 4,5 przesiedziałem, ale to wszystko mówili mi, że ja tym marnuję swoje życie, to jest niemożliwe, przecież jest Związek Sowiecki, oni wkroczą jak na Węgrzech, jak w Czechosłowacji, no nie macie szans, dajcie sobie spokój i logicznie biorąc mieli rację. I kiedy po 4 czerwca 1989 roku wchodziłem do Sejmu, to dla mnie to był w ogóle cud. No. I witałem kolegów z obozów internowania, z więzień. To był jakiś cud, się stał jakiś cud, który się wydarzył przez Solidarność, której powstania nikt nie przewidział. Pamiętam rok 80, taki właściwie beznadziejna ta zima, zresztą ona była taka tak zwana zima stulecia, to jeszcze dodatkowo to komplikowało ta Polska pod śniegiem, nieudolne władze, które bezradne były. I potem nic, no po prostu nic się nie wydarzy i nagle wybuchają strajki w Gdańsku i tutaj zadziałała pewna mądrość narodu, doświadczenie. Te strajki po raz pierwszy nie były demonstracjami zewnętrznymi, ulicznymi. Tu się nie powtórzył już Poznań, ani Grudzień, ani Radom, ani Ursus. Po prostu załoga w stoczni została w stoczni i sformułowała pewne postulaty i mówiła tak, my tu będziemy okupować tą stocznię i żądamy spełnienia tych postulatów. I to był ruch, no muszę powiedzieć, znakomity, właściwie genialny w swojej prostocie, bo władzą pozostawało na albo te postulaty dyskutować, albo użyć siły. I podjęły chyba mądrą, no w każdym razie dla Polski najlepszą, decyzję rozmowy ze strajkującymi. Zaczęło się błyskawicznie do tego komitetu strajkowego w stoczni, przyłączać się zaczęły inne zakłady, najpierw w Gdańsku, na Wybrzeżu, a potem w całej Polsce. Przebieg tych wydarzeń jest grubsza, znany, ja nie będę do tego wracał, można powiedzieć, w pewnym momencie on był dramatyczny, bo strajk się skończył i załoga się rozchodziła, właśnie strajk został przerwany. Tam Alina Pińkowska, no już nie żyje, Joanna Płońska i bohaterka, też ta tramwajarka Krzywonos, one podtrzymywały ten strajk. Strajk był w gruncie rzeczy o rzecz dosyć banalną, przyjęcie do pracy suchnicowej Anny Walentynowicz, to zostało właśnie załatwione. I Wałęsa właściwie też nie pamiętam dokładnie, on też był chyba był zwolniony wtedy z pracy i w pewnym momencie ten strajk się skończył, ale część właśnie te wymienione przeze mnie osoby mówiły, strajkujemy dalej, nie przerywamy strajku i właściwie on tak
wiadomo, czy się skończył, czy się nie skończył, ale część robotników zaczęło się zbierać i strajk przetrwał. I to był ten pierwszy dzień. Następnie dołączył do niego Lech Wałęsa, to słynne, obrosłe legendą przeskoczenie przez płot, bo on był też wyrzucony z pracy. I tam też, zdaje się, chodziło o przywrócenie jego, ale do historii przeszła Anna Walentynowicz. I ten strajk stopniowo zaczął nabierać ogromnej siły i pojawiły się postulaty, które właściwie zmieniły Polskę i zmieniły Europę. Bo w pewnym momencie pojawił się postulat powstania niezależnych, samorządnych związków zawodowych na terenie, na terenie Imperium Sowieckiego, od Ławy do Władywostoku. Pojawiła się pierwsza siła, która już była niezależna całkowicie od tej władzy. I właściwie się wydawało, ja w pewnym momencie też byłem uczestnikiem tych wydarzeń, tylko nie w Gdańsku, a w Łodzi. Takim odpowiednikiem stoczni gdańskiej były zakłady MPK, czy tramwaje, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne, czyli tramwaje łódzkie. I ja poszedłem do tych tramwajarzy i tam byłem też z nimi na strajku, bo no, uznałem, że tam jest moje miejsce. To oczywiście dzisiaj to się wydaje wszystko dość banalne, ale wtedy takie nie było. Przecież tam poszedłem z bratem, z moim, i tam gdzieśmy poszli do tych tramwajarzy, mówimy, że jesteśmy z opozycji demokratycznej, oni coś tam słyszeli, oferują im tu pomoc, poligrafię, to wszystko właściwie, natomiast na dużo większą skalę to rozwinęło się w Gdańsku. I w pewnym momencie tam przyjechała delegacja rządowa. Do tego tam się przyłączyli intelektualiści, głównie związani z Korem, ale nie tylko, bo był także Wiesław Chrzanowski, Mazowiecki, Geremek, no wielu wybitnych ludzi, którzy stanowili takie zaplecze eksperckie. I zaczęły się negocjacje, które władze właśnie spełniły ten podstawowy postulat, który z rewolucją zmienił Polskę. Powstała niezależna instytucja, czyli związki zawodowe, które miały już, to już nie była instytucja, która kontrolowana była przez władzę, i to poszło lawinowo. Za chwilę było 10 milionów członków, 10-milionowa organizacja, która właściwie w każdym prawie miejscu miała swoją jakąś strukturę, komórkę i wynegocjowała porozumienie z władzami, które, muszę powiedzieć, wydawało się w ogóle inny świat, bo nagle był inny świat w Polsce. Polska była pierwszym krajem, gdzie istniała zorganizowana, bo Solidarność to była zorganizowana, był ruch społeczny, oczywiście związek zawodowy. Ja w żaden związek zawodowy nie wierzyłem. Dla mnie to była instytucja, żeby obalić komunizm na tyle, na ile można, żeby wywalczyć jak najwięcej w obszarze. To byli ci ludzie, tak zwani elementy antysocjalistyczne, które były trochę schowane. Myśmy nie chcieli się pokazywać za bardzo, bo ułatwialiśmy władzę. Władza mówiła: tak, proszę bardzo, związki zawodowe tak, ale żadnej polityki. No myśmy mówili: no w zasadzie tak, ale się nie da przeprowadzić tych reform gospodarczych, związkowych bez zmian politycznych. To mówiło się społecznie, słowa polityczne się unikało generalnie. Dochodziło do... I cały fenomen Solidarności polegał na tym, dokąd się można, czego można żądać, no, do czego się można posunąć. Byli tacy działacze, a nie chcę tu wymieniać żadnych nazwisk, nie chcę tu wchodzić w żadne spory, oceniać dzisiejszej Solidarności. To nie jest miejsce, sądzę, i to każdy ma na ten temat własne zdanie, ja mam bardzo krytyczne, ale chodzi mi o to, że istota tego dylematu, przed jakim stanęli wtedy właściwie wszyscy ludzie, którzy mieli jakikolwiek wpływ na Solidarność. Ja byłem redaktorem prasy związkowej, przewodniczącym Solidarności na Uniwersytecie, członkiem zarządu regionu, także miałem bardzo wiele tych funkcji, też wywierałem pewien wpływ, no, zwłaszcza na te media związkowe, które, sądząc po twarzach, niektórzy z Państwa pamiętają jeszcze, czytali na pewno, jak to krążyło wtedy. I no, myśmy rozumowali mniej więcej tak, no nie można obalić tej władzy, bo wkroczą Rosjanie. No ale z drugiej strony, no jest, no, po cośmy powstali, żeby coś osiągnąć. Osiągnięcie jakichś gospodarczych dla społeczeństwa rezultatów było bardzo trudne, bo gospodarka była w fatalnym stanie, więc oczywiście były strajki, no można było gdzieś dać podwyżki, ale czegoś kosztem. Nie można było wprowadzić tutaj dobrobytu, było to niemożliwe, społeczeństwo tego oczekiwało. Rzeczy, ale z drugiej strony, no, myśmy przestrzegali też
bardzo dużo ludzi przestrzegało przed radykalnym takim twierdzeniem, pomaszerujemy. Był taki jeden działacz, który mówił, że w trampkach pójdzie, jak wiadomo, na Kreml. I że jak uderzę pięścią w stół, to się kuranty na Kremlu odezwą. No ale nie uderzył pięścią w stół, wyjechał do Ameryki i tam pozostał. W każdym razie ten dylemat nie został rozstrzygnięty. I do dzisiaj trwa spór. No, czy na przykład ten wiosenny kryzys, czy wtedy Solidarność się cofnęła, czy można było pójść dalej. Nierozwiązany został ten spór, czy w ogóle można było zażądać wyborów, przynajmniej do samorządów. Pójść dalej, po prostu z tymi reformami, czy władza by się cofnęła. Czy strajk generalny, gdyby wybuchł i gdyby zażądano pewnych rzeczy, na przykład zniesienia cenzury, i czy to władza by przyjęła? No, nie wiemy, to są nierozstrzygalne problemy. W każdym razie władza w pewnym momencie uznała, że dosyć tego, wybrała moment dość dobrze, technicznie to rozegrała znakomicie i prowadziła stan wojenny, który tutaj został przedstawiony już przez panią burmistrz i jego zasadnicze elementy są też powszechnie znane. Ten stan wojenny, no, to była rozpaczliwa próba, żeby partia, to jest nieważne, czy władza przeszła w ręce partii, czy wojska, ten system dyktatury przetrwał. On się opierał na wielu elementach. No, w dalszym ciągu oczywiście ta partia była bardzo słaba, znienawidzona, ale funkcjonowała na jakieś tam kontrole. Oczywiście na wojsku to się opierało, ten na policji, no, ten Kaczmarskiego słynna piosenka, partia trzyma się na pałach, znaczy na policyjnych pałkach, ale ten problem mieliśmy wszyscy wtedy też przed sobą. Znaczy ten stan wojenny można obalić przy pomocy na przykład jakiegoś wybuchu protestu społecznego. Część ludzi uważała, że nie. Były takie próby, jak wiadomo, strajków w kilku miejscach. W kopalni Wujek zginęło 9 osób, w innych miejscach znacznie mniej. Generalnie ta liczba też jest sporna, bo nie wiadomo, jak liczyć ofiary stanu wojennego. Czy na przykład ludzie, którzy umarli, bo karetka nie przyjechała, czy to jest ofiara stanu wojennego i tak dalej. Ale tych ofiar paradoksalnie nie było dużo. Ten ruch 10-milionowy został niezwykle szybko i sprawnie spacyfikowany. Ja pamiętam, jakie były w tym więzieniu, gdzie byłem się raz, rozmowy między celami, to było w niedzielę ogłoszone i tam koledzy krzyczeli przez okno, słuchaj, no do poniedziałku, no, nawet we wtorek to tu przyjdą robotnicy, to było więzienie w Sieradzu. Ja tam siedziałem, przyjdą robotnicy i nas wszystkich wyzwolą, oni już upadną, no ale we wtorek nikt nie przyszedł, więzienia nas nie wyzwolili, stamtąd pojechałem, potem w koszmarnych warunkach do obozu w Drawsku na Pomorzu, w Jaworzu koło Drawska na Pomorzu i potem do Gardzie. Rok spędziłem w internowaniu. Zdumiewająco łatwo i szybko Solidarność i cały ruch społeczny został spacyfikowany i to był bardzo krótkotrwały sukces Jaruzelskiego. Oni nie poszli rzeczywiście, komuniści, na jakąś konfrontację. Liczba ofiar, mówię, jest trudna do oszacowania, ale nie przekracza 100. I to już nie mówię o takich bezpośrednio zabitych przez policję, przez wojsko, tych znacznie mniej było, ale też pośrednio jeszcze w różnych... To jest bardzo dobrze, to jakiś morderstw przypadkowych i tak dalej, pobycie w komisariacie, jak Przemyk, ale ta liczba, no, w porównaniu do skali przeciwnika i do skali konfliktu była minimalna. Tyle tylko, że no, władza zrobiła kilka procesów politycznych, potem robiła amnestię. Ta władza Jaruzelskiego, ona nie dążyła do złamania w takim stylu, no, być może nie miała już na to sił, może możliwości. W każdym razie, a z drugiej strony podziemie poza tym jednym dość niefortunnym tekstem Jacka Kuronia, który napisał coś o powstaniu, podziemie, które, na którego czele stali ludzie, którzy się nie udało internować, złapać władzę, na przykład Bujak, ci, którzy ocaleli z tych łapanek wszystkich. Ja do nich nie należałem, bo cały ten rok, mówię, pierwszy przesiedziałem w obozie internowania, ale te kontakty, co mieliśmy, to wszystko, że jednak nie można, że to nic nie da, że jeżeli by się wywołało jakiś strajk generalny i postulat tego strajku to byłoby
likwidacja władzy komunistycznej w Polsce, to jest błędne koło, to ściąga interwencję sowiecką. I tak to przez kilka lat w gruncie rzeczy, trwało. I nie jest właściwie do końca jasne, również dzisiaj, czy ten, bo Jaruzelski się bronił, do śmierci się bronił, że on prowadził stan wojenny jako mniejsze zło, bo inaczej Związek Sowiecki się szykował i wprowadziłby tutaj wojsko i byłaby krwawa pacyfikacja. Na to dowodów nie ma. Jaruzelski nie przedstawił takich dowodów, ale z drugiej strony nikt nie przedstawił też jakichś przekonujących argumentów, że po stronie sowieckiej nie było chęci użycia siły. To jest jeden z tych dylematów, jakich się nie udaje rozwiązać. Zaczął się okres pewnego w Polsce takiego współistnienia. No z jednej strony była opozycja, Służba Bezpieczeństwa świetnie wiedziała, kto tam jest, wzywała tych ciągle ludzi, w tym moją osobę na różne przesłuchania, pogróżki. Rzadko kiedyś kogoś zamykała, jeżeli zamykała, to opuszczała. Opozycja właściwie funkcjonowała, te gazetki, to wszystko to było. Oni oczywiście o tym wiedzieli, czasem tam kogoś złapali i to tak funkcjonowało, organizowały się już powoli takie manifestacje niewielkie, publiczne, które władze najpierw rozbijały, potem nie, ale w gruncie rzeczy istniał okres jakiejś takiej koegzystencji, który się można powiedzieć, szczęśliwie skończył, wyjątkowo szczęśliwie, dlatego że, jak wiadomo, w pewnym momencie władza zaczęła wysyłać sygnały poprzez Kościół i różnymi innymi drogami, że oni byliby skłonni na pewnych warunkach się porozumieć z opozycją. To już nie był język wcześniejszy, kiedy to nie był język Cyrankiewicza, to już nie był język Gomułki, to nie był język Radomia i Ursusa. Jaruzelski zaczął mówić takim językiem, że możemy usiąść, to było to słynne potem powiedzenie, jak Polak z Polakiem, możemy usiąść i uzgodnić. No i w gruncie rzeczy tak to się skończyło. To był postulat części opozycji, bo część opozycji uznała, że nie, że musi być obalony komunizm do końca i właściwie rozliczenie z komunizmem. To jest spór, który nie jest zakończony. Ten spór nigdy się nie zakończy, dlatego że polityczny interes, część ludzi ma polityczny interes w twierdzeniu, że z komunizmem można było się rozprawić siłą i tak powiem, no, rozliczyć do końca, ukarać winnych za serię procesów na wzór rumuński. No, tyle tylko, że jak wiadomo, rządy Ceauszescu to jednak nie były rządy Jaruzelskiego i wzór rumuński to były tysiące poległych. Ja nie. Nigdy nie przyłożyłbym ręki do rozwiązania rumuńskiego. W żadnym innym kraju komunistycznym, bo potem za Polską poszły inne kraje i właściwie cała Europa stała się demokratyczna i komunizm, jak wiadomo, w Europie upadł. To się nigdzie już poza to siłowe rozwiązanie, zbrojne rozwiązanie, czyli obalenie, zamordowanie, ten proces okropny Ceauszescu i jego żony, czyli takie rozwiązanie nigdzie się nie powtórzyło, ale trzeba też pamiętać, że reżim Ceauszescu był nieporównanie bardziej krwawy i okrutny niż reżim Gomułki, czy Gierka, czy Jaruzelskiego. Czyli tu trudno jest nawet, no, trudno jest to porównywać. Jak można na koniec to ocenić? No, tutaj pani burmistrz powiedziała, że dzisiaj człowiek człowiekowi jest wilkiem. To prawda, ale ja bym raczej powiedział, że Putin człowiekowi jest wilkiem, bo to jednak jest konkretny człowiek. No, tą wojnę wywołał konkretny człowiek. No, zjawiska mają swoich ojców. Pan obywatel honorowy, pan doktor, mówił, że kompromis jest dobry, ale nie za każdą cenę. To zdanie prawdziwe. No, tyle tylko, że ja w końcu nie wiem, czy kompromis, który zawarła Solidarność z władzą, był dobrym kompromisem, czy został zawarty za zbyt dużą cenę, jak niektórzy twierdzą, i można było tego kompromisu nie zawierać, tylko po prostu tą władzę obalać. Ja, żeby było jasne, bronię publicznie tego poglądu, że nie, a w każdym razie na pewno lepiej, że Polacy doszli w drodze wewnętrznego porozumienia do zgody, niż mieli zetrzeć się na ulicach
zbrojnie, bo ta władza prawdopodobnie dobrowolnie by nie odeszła. Ten okres przejściowy, pokojowy jest moim zdaniem gigantycznym sukcesem. Polska ma mało sukcesów w ogóle politycznych w swojej historii. No, wymienia się konstytucję 3 maja jako wielki sukces. No to jest prawda w sensie moralnym, ale proszę pamiętać, że konstytucja 3 maja oznaczała, że za rok mieliśmy wojnę z Rosją, przegraną, a za 2 lata drugi rozbiór, a za 3 lata trzeci rozbiór. I Polska zniknęła z mapy świata. Jest bardzo poważna część historyków, na przykład Michał Bobrzyński, którzy twierdzą, że gdyby nie ruszać tego, że kiedy już była rewolucja we Francji, ta caryca była już schorowana, że gdyby zostawić tutaj te sprawy w Polsce i nie robić właśnie tego wtedy, w tym momencie, to prawdopodobnie ta Polska by przetrwała, a potem już do rozbiorów, by nikt się, już był Napoleon, rozbiorów, oczywiście tego nikt nie udowodni. No, historia ma ten urok w przeciwieństwie do biologii. Biologia można wykonać 2 doświadczenia, prawda, posadzić ziarno fasoli w 2 doniczkach i zobaczyć, które, na której odżywce lepiej rośnie. A historii się nie da przeprowadzić jedne raz tylko, no, fakty były raz, czyli no, możemy dyskutować. Ja w każdym razie uważam, że jednym z największych, gigantycznych sukcesów naszej najnowszej historii było powstanie Solidarności, okrągły stół, porozumienie, wybory 4 czerwca. I to jest porównywalne tylko do roku 1918. Rok 1918 też był cudem. Jeszcze parę lat wcześniej, jeszcze przedtem, Polska była podzielona na trzy państwa. 100 lat to trwało. Nikomu się nie śniło. Było takie słynne wystąpienie Churchilla, który w Anglii mówił w związku z kwestią irlandzką. No ja bardzo boleję, mówił Churchill, nad tym, że świat jest niesprawiedliwy, ale przecież Turcja nie odda nigdy Armenii, Rosja nigdy nie odda Polski i w związku z tym nie możemy oczekiwać tego, żeby Anglia oddała Irlandia. No proszę pamiętać, że potem wystąpieniu Churchilla po mniej więcej, ja nie pamiętam, ale jakieś 10 lat, to było przed pierwszą wojną. Rosja oddała Polskę, Turcja oddała Armenię, a Anglia oddała Irlandię. A on to podał jako przykład absolutnej niemożliwości. Także takie niemożliwe rzeczy się zdarzają i to Polacy zrobili i staliśmy się wzorem wtedy dla Europy. Szkoda, że to moim zdaniem nie do końca, bo Polska nie jest w niewoli, ale że zostało w dużym stopniu to zmarnowane. I że ja muszę dalej chodzić na manifestacje, domagać się wolności słowa, wymiaru sprawiedliwości, wolności mediów i demokracji. Właściwie chodzę na manifestacje, gdzie trzymam te same hasła i te same plakaty, które trzymałem w stanie wojennym. Oczywiście nikt mnie tam nie katuje, ja się nie boję też tego, że mnie skatują i tak dalej. Ja dostrzegam różnicę. Tylko że ja nigdy nie przypuszczałem, że ja będę stał po tych wyborach 4 czerwca z transparentem, rządami wolności słowa i tak dalej. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo wkraczałbym w obszar dzisiejszy, a to jest inny temat. Natomiast jeszcze raz podkreślam, gigantyczny sukces historii. Przed pierwszą wojną wydawało się, że Polska nie ma szans. No są te 3 państwa, mocarstwa, koniec. 100 lat to trwa, trzeba się z tym pogodzić i takie były ruchy, poważni politycy. Budujmy potęgę narodu, czy siłę narodu w ramach tych 3 państw, bo innej no nie ma, nie da się inaczej. A za kilka lat jest wielkie, piękne państwo polskie. Chociaż w tym państwie, też pamiętajmy, po 4 latach zamordowano prezydenta, a po 8 latach Piłsudski zrobił krwawy, zbrojny zamach stanu, gdzie zginęło około 700 osób i prowadził wojskową dyktaturę, która oczywiście nie była na tle III Rzeszy czy Związku Sowieckiego, to był raj, ale jednak to nie było państwo demokratyczne. Czyli coś jest w Polakach, jest ta łatwość wygrywania i jest ta trudność utrzymania tego zwycięstwa. To jest już, jeszcze raz mówię, inny temat. Kończąc, szanowni państwo, troszeczkę przedłużyłem, ale o 3 minuty tylko. Także jeszcze się chyba mieszczę, bo ja wiem, że taka uroczystość, jak jest za długo, to bywa irytująca, ale z ciszy na sali, z tego, że nikt nie kaszle, nie szura nogami, to widzę, że jeszcze państwo wytrzymają. Chciałem tylko jeszcze raz
podziękować za zaproszenie i gratulować, że to piękne tutaj miasto, jak widzę, ładne fizycznie i także tutaj czuję się jakoś taką właśnie jedność, że na szczęście ona, te spory, które dotyczą całej Polski, być może do Śmigla nie dotarły, albo być może w Śmiglu są jakieś łagodniejsze i z tego się bardzo cieszę, być może to jest zasługa uroczej pani burmistrz, mojej koleżanki kiedyś z ław senatorskich. Bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.